Hej, z strony Tequila, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii o Pokemonach. W poprzednim odcinku, który był rok temu, mówiłam o cenzurze w mandze Pokemon. I jest do tego parę jeszcze smaczków, które pominęłam, ale chyba jest tego za mało, żeby zrobić kolejny odcinek tego typu. W związku z tym przejdziemy do jakby kolejnej części, czyli do kart Pokemon. Bo może wiecie, może nie, w nich również znalazło się parę kart, które zostały ocenzurowane lub całkowicie zmienione. Także cóż, bez przedłużania, zaczynamy. Naszą pierwszą kartą będzie oczywiście Jinx, która została ocenzurowana przez jej kolor skóry. Niestety, tak samo jak w serii mangowej, jak i w anime, musiała zostać także ocenzurowana w wersji karcianej. Także cóż, zamiast czarnej skóry ma ona kolor skóry fioletowy. Oczywiście jest to spowodowane tym, żeby osoby czarnoskóre nie poczuły się w jakiś sposób dotknięte, żeby ta karta nie była rasistowska. Także cóż, tu mam dwa obrazki z różnymi właśnie kartami. Ogólnie po lewej stronie zawsze będzie karta japońska, nieocenzurowana lub niezmieniona, natomiast po prawej stronie będzie wersja, która już zawitała do Stanów i do innych krajów. Następną kartą jest Grimer. I teraz tak, daję wam 5 sekund, żebyście zauważyli, co jest nie tak, czym różni się obrazek po lewej stronie od tego, co jest po prawej. Zauważyliście? Jeśli nie, chodzi o oczy. W japońskiej wersji Grimer jakby spogląda do góry, przez co może podglądać majtki dziewczynki, która przechodzi obok. Ta karta została uznana przez to za ofensywną, nieodpowiednią dla dzieci, która przedstawia treści seksualne. W związku z tym oczy Grimera zostały zmienione i po prawej stronie widzimy to, co zostało wypuszczone poza Japonię. Czyli Grimer ma po prostu zeza i nie patrzy się już pod spódniczkę tej dziewczynki, która przechodzi obok. Jak dla mnie śmieszne i w sumie nie zwróciłabym na to uwagi, że on patrzy pod jej spódniczkę. No ale skoro tak ktoś sobie wymyśli, to niech będzie. Lecimy dalej. Na kolejnej karcie widzimy Ditto, a nad nim pewien znaczek, który jednoznacznie może nam się kojarzyć z pewną jakby organizacją. I cóż, ponieważ nie mogło to pójść dalej poza Japonię, został on zmieniony na znaczek, który widzicie po prawej, który ma coś wspólnego z buddyzmem. I na przykład w tym wypadku nie dziwię się, że to zmienili, bo wiele osób mogłoby to źle zinterpretować. I tutaj faktycznie zgadzam się z tym, że to zmienili i że to wygląda tak jak teraz. Chociaż w sumie ten znaczek po lewej stronie został, z tego co czytałam, w ogóle nie kojarzony z nazizmem, tylko po prostu to znaczy coś zupełnie innego i oni to sobie jakby przywłaszczyli, ale nie jestem historykiem, nie znam się dokładnie, po prostu tak gdzieś przeczytałam. Ale cóż, według mnie to jest ok, że to zmienili i lecimy do kolejnej karty. Tutaj mamy kartę, która nazywa się Misty Tears, czyli łzy Misty. I cóż, po lewej stronie mamy Misty, która jest rozebrana i tutaj jak widzicie nie zmienili jednej części, jednej rzeczy obrazka, tylko po prostu całkowicie go przekształcili. Także cóż, po lewej stronie naga Misty, oczywiście nie mogą tego wypuścić, bo wiadomo. I po prawej stronie Misty, która płacze i Squirt, który ociera jej łzy. Według mnie obrazek jest bardzo słodki, chociaż nie uważam, żeby ten po lewej był jakiś bardzo prowokujący, zwłaszcza, że zasłania swoją pierś ręką. Ale cóż, jak już tam wolą, następna karta. I cóż, tutaj mamy kolejną kartę, która wzbudziła wiele emocji wśród fanów Pokémonów i nie tylko. Mianowicie po lewej stronie widzimy Sandretta, który pije mleko z takiego jakby podajnika w kształcie wymion krowy i po prostu jej ciała fragmentu. Ogólnie wiadomo, że chodzi o mleko Miltanka. I po prawej stronie jest po prostu Klefa. Tak, i po prostu pojemniki z twarzą Miltanka. I cóż, można dwuznacznie jakby komentować ten obrazek po lewej stronie. I jak ja go pierwszy raz zobaczyłam, to stwierdziłam, że no nie, takiego czegoś by nie mogli wypuścić. Bo pomimo tego, że okej, on pije po prostu mleko z podajnika, to jednak taki lekki niesmak był. I nie dziwię się, że to zmienili. I cóż, tutaj mamy kolejną kartę, którą całkowicie zmienili. Chodzi nam o kartę Sabrina's Gaze. Jest to trenerka, która po lewej stronie
I właśnie, jak myślicie, co się nie zgadza, czemu obrazek po lewej stronie zmienili, a ten po prawej zostawili? I nie chodzi o jej oczy, bo myślałam na początku o tym samym, ale po prostu po prawej stronie tak samo ma czerwone oczy, czyli że jest jakaś opętana czy coś. Chodzi o to po prostu, że po lewej stronie jej ręka ułożyła się tak, jakby pokazywała znak faka. Tak, dokładnie. Ja nawet nie zwróciłam na to uwagi. Tak samo jak karcie z Grimmerem, gdybym po prostu nie przeczytała, że przez to została ta karta zmieniona. Lekko ma wysunięty palec do góry, środkowy, ale na przykład ja też mam tak wysunięty i chyba większość osób na świecie ma wysunięty ten środkowy palec, bo jest to najdłuższy palec naszej ręce, ale nie, według niej to jest ofensywne i tutaj ona ewidentnie pokazuje faka. No cóż, lecimy dalej. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jeżeli Wam się podobał, dajcie znać, czy ominęłam jakieś karty, czy nie. I napiszcie mi też, czy chcecie odcinek o anime Pokémon, o cenzurze w anime Pokémon i o usuniętych odcinkach z anime Pokémon, bo tego też jest dość dużo, tylko po prostu już kilka osób nagrywało o tym odcinki i nie jestem pewna, czy po prostu chcecie to dalej słuchać dalej, żebym opowiadała to według mnie. No i cóż, także cóż, zapraszam Was do komentowania, lajka, jak Wam się podobało, na oglądanie odcinku, zapraszam na fanpage Instagram i trzymajcie się, pa pa!